jest jedno z nielicznych pytań, na które bardzo sobie trudno odpowiedzieć. Jest to pytanie, kim jestem? Kiedy ktoś zadaje to pytanie, jest bardzo trudno na nie odpowiedzieć. Często odpowiadamy sobie na nie całe życie. Nie jesteśmy w stanie w 100% skonkretyzować odpowiedzi. W Stanach Zjednoczonych zrobiono pewien eksperyment. Kiedy chciano przyjąć do pracy pracowników w firmach maklerskich, poproszono ich o złożenie CV. W CV znajdowały się przeróżnego rodzaju atuty danych osób, znajomość języków, posiadanie wielkiego doświadczenia, wolontariat itd. Kiedy przychodziły te osoby na spotkanie z przedstawicielami firmy, myślały, że już zostaną ze swoim doświadczeniem przyjęte. Podstawą do tego, aby ich przyjąć, było jedno pytanie. Kim jesteś? I czego chcesz w życiu? Mnóstwo z tych osób odpadło na starcie. Kimże ja jestem? Mówi Mojżesz. Odpowiada na pytanie Pana Boga, który chce go posłać do swoich braci Izraelitów, którzy są w niewoli. Kimże ja jestem, że mam tam iść? Mógłbyś sobie wybrać o wiele lepsze osoby ode mnie, bardziej kompetentne, umiejące posługiwać się mową. Drodzy, jest tutaj wokół mnie mnóstwo krzeseł. Wyobraźmy sobie, że jest tutaj też wiele osób. Gdyby ktoś miał mnie wybrać, zapewne byłby to wybór jeden z wielu. Czułbym się zaskoczony, że to właśnie ja. Dlaczego ja? Pytanie dlaczego? Może by mnie dręczyło albo ucieszyło. Kim jestem? Albo kim jesteś? Pyta się Mojżesz, jakie jest Twoje imię, żebym mógł stwierdzić Twoją tożsamość? Bóg odpowiada, jestem, który jestem. Pójdziesz. Wsłuchajmy się w tekst z drugiej księgi Mojżeszowej, z 3 rozdziału. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał. A oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiadając, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie. Słyszałem krzyk z ich powodu, naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej, rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kanaanejczyków, Chetejczyków, Amorejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów z Egiptu. Jam jest Bóg. Bóg wie, kim jest. Ale też Bóg pragnie, by człowiek poznał odpowiedź na to pytanie, kim jest. Mojżesz w tym przypadku zakrywa swoje oblicze, bo boi się Boga. Znamy dobrze przykład dzieci, które się czegoś boją, kiedy zakrywają swoje oczy. Ale zakrywając swoje oczy, dziecko wie, kim jest. Jest dzieckiem. Dlatego też, drodzy, warto sobie odpowiedzieć albo postarać się odpowiedzieć, kim jestem. Dlatego, że Bóg chce posłać Ciebie. Nie. Takiego, jakim jestem. Pozostańcie z Bogiem.